witają Państwa bardzo serdecznie z Krynicy Zdrój. Paweł Mikucki i Robert Pęczalski. Tak więc myślę, że na pierwszy rzut ta reprezentacja Węgier może nie jest to rywal z najwyższej półki, ale jak najlepszy do tego, aby myślę w ten okres przygotowawczy reprezentacja Roberta Kalabera mogła wejść. Na lodzie Paweł Zygmunt, rodowity kryniczanin, otrzymuje złoty herb miasta dla Pawła Zygmunta za wybitne osiągnięcia sportowe, tak więc nagrodzony. I teraz już reprezentacje nam się powoli będą ustawiać do rozpoczęcia tego spotkania. Dokładnego składu Węgrów jeszcze wrócimy, a tymczasem pierwsze wznowienie i krążek dla biało-czerwonych. Ale przy krążku Madziarzy, chociaż przejmujemy gumę, krężołek. Jest tam Wałęga środkiem, strzał do Bicka, jeszcze poprawka, nie ma bram, troszeczkę zabrakło. Dwójką wychodzą Węgrzy, jest strzał i Fucik zatrudniony. Mógł już nieco zapomnieć, jak wygląda hokejowy krążek Tomasz Fucik, ale na nasze szczęście nie zapomniał i wiedział, co z nim zrobić. Najlepiej go złapać w szwedzkiej najwyższej lidze, w Swedish Hockey League. Ale my patrzymy teraz na to, co zrobią Polacy, a nie Węgrzy, bo mamy znów akcję biało-czerwonych. Poprawka, gol! Jest otwarcie wyniku, Aron Chmielewski. Świetnie wypracowali sobie tę sytuację Polacy. Spójrzmy raz jeszcze, jak to wszystko wyglądało, to co zwieńczył ostatecznie Aron Chmielewski celnym uderzeniem, pozostawiając bez szans Dominika Chorwata. Dominik Chorwat znowu wypluł krążek przed siebie, teraz postawiony w trudnej sytuacji. Tutaj biernie przyglądała się temu wszystkiemu węgierska defensywa. Tutaj świetna praca także Kamila Górnego, który rozpoczął wrzutką na bramkę. Później jeszcze włączył się na chwilę i na pewno Kamil Górny zanotuje asystę przy trafieniu. Starał się rozpocząć tę akcję Zygmunt. Kolusz. Ładnie Polacy wymieniają krążek. Wałęga przed bramkę i gol, ależ to rozegrali. Wałęga do Kolusza, 2-0. No, trzeba powiedzieć, że uśpili węgierską defensywę perfekcyjnie nasi reprezentanci. Duet Kolusz-Wałęga. No, Marcin Kolusz w ostatnich latach gra jako defensor, no, ale przecież przez lata był uznawany za napastnika. No i pokazał, że to zupełnie nieprzypadkowo taka jego uniwersalność występuje. Tego się nie zapomina, ale też o Marcinie Koluszu kiedyś słynne pytanie było do Roberta Kalabera. Ciągle Węgrzy, oni teraz zdecydowanie zabrali się do roboty. Sztypic, ale tutaj Fucik dobrze zorientował się w tej akcji. Widział krążek cały czas i dobra interwencja polskiego bramkarza. Do bardziej zaawansowanych statystyk, tych, które na pewno będą do dyspozycji sztabów obu ekip. Tutaj skutecznie jednak bronimy się, blokując ten strzał. Czyni to konkretnie Ciura i teraz będzie akcia oko w oko z Chorwatem. Nie dane jednak było Alanowi Łyszczarczykowi wykończyć tę akcję. Wrzucił krążek do boksu swojej drużyny. No w zamierzeniu prawdopodobnie chciał zatrzymać ten krążek, a tutaj widzimy Alana Łyszczarczyka. A po Arkadiuszu Kostku momentalnie wrócił za akcją Patryk Wronka, który teraz będzie miał okazję do tego, żeby zdobyć bramkę na 3-0. Jeżeli dobrze pamiętam, a tutaj to odzyskanie krążka przez Arona Chmielewskiego i to dogranie do Patryka Wronki. No o dużym szczęściu mogą mówić Madziarzy, że to nie skończyło się trzecim golem dla Orłów. Wronka oraz Kolusz dla tej formacji w przewadze. Wronka, Chmielewski po lewej stronie. Starał się odegrać do Kapicy Chmielewski. Mamy bramkę na 3-0 i mamy bramkę zdobytą w przewadze, a więc wykorzystują ten błąd węgierskiej reprezentacji Polacy, chociaż tutaj jeszcze mamy sygnalizację, że będzie potrzebna wideoweryfikacja, tak więc czy zostanie zaliczone to drugie trafienie? Ustawiony tam po lewej stronie. No czaił się od dłuższej chwili, aczkolwiek decyzja jest, że bramka nie zostaje uznana. Jedną powtórkę i to, co analizowaliśmy z Pawłem, chyba nie było powodem. Dobrze, że sędziowie byli na miejscu i wszystko widzieli. Tam Damian Kapica po prostu, będąc w polu bramkowym, poruszył bramkarza Węgrów. No i to jest faktycznie dobra decyzja arbitrów. Tutaj gola być nie powinno. Marcin Kolusz, który teraz zagrał do Arona Chmielewskiego. Wronka, Chmielewski, mocny strzał, ale zdążył przesunąć parkan. Teraz Wronka szarżuje, będziemy mieli
kolejną karę. To myślą, jak będą rozgrywać tę przewagę 5-3. Tutaj sądzę, można by więcej niż jednemu Węgrowi jakąś karę przypisać, ale faktycznie to Szarpatki tutaj faulował. Jego kij spowodował upadek broń. Mielewski, ależ chciało szukać płaskim strzałem. Do szukania celnych strzałów na bramkę Dominika Chorwata. Pół minuty jeszcze tej podwójnej przewagi. Dominik Paś. Gwizdek sędziego zdołał zatrzymać ten strzał Dominik Chorwat. No tutaj była ciężka próba przed... Pierwszy z Węgrów już wraca do gry. I uwaga, może być okazja dla Michaliego, który przed momentem jeszcze na ławce, kara teraz przed okazją, ale broni Fucik. Ważna interwencja i fenomenalna Fucika. Trzecia tercja meczu Polska-Węgry i pierwszy krążek dla gości. Widzimy teraz, zamykają ponownie naszych hokeistów pod bramką Fucika. Strzał broni Fucik, dobitka i mamy trafienie dla Węgrów, Nemet. A jest to trafienie kontaktowe, a więc nie rezygnują Madziarzy. Nie wiem, czy Polacy zamierzali coś bardziej defensywnie popracować w tej trzeciej tercji, bo miałem wrażenie, że mocno dali się zepchnąć do defensywy właśnie, a to wykorzystali bardzo szybko węgierscy hokeiści. Ofensywnej, bryk i słupek po tym strąceniu krążka jeszcze. Poprawka, nie ma gola dla biało-czerwonych, choć było bardzo blisko. Sygnalizacja gry wysokim kijem, a ja jestem ciekaw, chciałbym zobaczyć na powtórce, jak to wszystko wyglądało. Błyskawicznie widzimy, Węgrzy sygnalizowali chyba faktycznie tutaj w takim, i te akcje Węgrzy, i teraz Stipschitz. Dobre podanie, będzie okazja, będzie chyba rzut karny, na pewno faul i zobaczmy. Jednak nie będziemy mieli tutaj karnego, po prostu odzwierciedlenia w gwizdku arbitra. Teraz świetnie Paweł Zygmunt przed szansą, dobre podanie i okazja, gol! Filip Pomorski, świetna kontra Polaków i bramka w osłabieniu, a więc 3-1, 21 sekund jeszcze oznaczające nasze wykluczenie, ale tutaj świetna praca dwójki Zygmunt Komorski, bo tutaj Paweł Zygmunt najpierw przeciął podanie, później pociągnął tę akcję, a kiedy miał już na swoich plecach dość mocno. Tak by idealnie podać na kij Komorskiemu. A teraz już Polacy w komplecie i to Kolusz i Polacy przed szansą. Urbanowicz, gol! Kolejna kontra Polaków. Dominik Paś i poszli za ciosem Polacy, a Węgrzy otworzyli się za bardzo i najpierw pozwolili na zdobycie bramki Filipowi Komorskiemu, a teraz jeszcze świetna praca wracającego na taflę po wykluczeniu Marcina Kolusza. Za moment myślę, no tutaj już widzimy końcówkę tej akcji, ale myślę, że lwią część wykonał tutaj Marcin Kolusz, który obok Macieja Urbanowicza zanotuje asystę przy tym trafieniu, bo to Marcin Kolusz. Oddajemy inicjatywę, próbując bronić z neutralnej, ale tutaj nieźle zarysowuje się ta akcja węgierskiej reprezentacji. Węgrzy już w komplecie i trzeba uważać, bo właśnie Stipschitz przed chwilą na ławce kara, teraz w kontrze, mocny strzał i gol. Drugi raz w dzisiejszym meczu mamy sytuację, że zawodnik opuszcza boks po odsiadywaniu kary, no i ma wydatny udział przy trafieniu. Tym razem gol dla Węgrów zdobyty w ten sposób. Tak jest. Kapitan reprezentacji Węgier daje sygnał, że chociaż mecz zbliża się ku... Jeszcze ostrzeżenie w kierunku Dominika Pasia walczącego na tym wznowieniu, ale udaje nam się wygrać ten krążek we własnej strefie i walczy teraz Patryk Wronka i mamy trafienie na 5-2. Nie było tam dużo miejsca, ale pokazał Dominik Paś, że nie potrzebuje go. A za wspólne śledzenie tego meczu dzisiaj dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Paweł Mikucki i Robert Pęczalski.